Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Myślałem, że to będzie jeden z takich kolejnych początków miesiąca, które są spokojne i nic ciekawego się nie dzieje. Aż dopóki nie zobaczyłem filmu na kanale Najlepsza Polska Dziennikarka. Chyba każdy ją kojarzy, ta co robi wywiady po Fejmie oraz High League i nie tylko. No to ona wrzuciła film z tytułem Fagata dała kosza Zebo. Jest we mnie zakochany. No i tam widzimy, że to jest wywiad z Fagatą. Ja to sobie obejrzałem, sobie pomyślałem, że okej, jakiś tam klik bejcik i tyle, ale to, co dostałem na tym wywiadzie, to, jaki to jest bardzo, bardzo słaby wywiad z wielu względów i jaka tam głupota jest mówiona, to jest szok. I nie chodzi mi nawet, że to jest głównie Fagata, to się głupiego mówi, tylko nawet bym powiedział, że Fagata nawet okej wypadła na tym wywiadzie, więc to jest akurat dziwne. No ale sami sobie zobaczcie, raczej to, co ona pod koniec mówi, jest najbardziej szokujące, ale musimy tak jak masełko, tak pomalutku wchodzić w ten wywiad, żeby od razu wam nie dawać tego całego mięsa. Ona w ogóle podczas tych wywiadów przed wywiadami ma jakieś tam swoje intro i tak dalej i nagle wyskakuje losowa ulotka reklamy spa w twoim ogrodzie. Nie wiem, czemu mnie tak śmieszyło, jakoś nie zauważyłem tego za pierwszym razem. Ciekawe, ile osób sobie ją oglądało i nagle pomyślało, o, spa w moim ogrodzie, jasne, biorę, dzwonię. Dzień dobry, Monika Laskowska, Najlepsza Polska Dziennikarka. Jesteśmy na konferencji prasowej High League 6. Jest ze mną Fagata, witam. Hejka. Cześć Fagata, powiedz mi, oczywiście wspierasz Lexi, Team Lexi? Nie, Paulina. Naprawdę. Przyjechałam z Pauliną. No i już na początku mi trochę, no niestety lub stety, Fagata plusuje tym, jak ją troluje. To, że ona się przedstawia Najlepsza Polska Dziennikarka, to takie trochę cringe'uwa. W sensie, no ona była, wiecie, takim memem, że Najlepsza Polska Dziennikarka, no bo zazwyczaj jakieś głupie pytania pytała i totalnie nie wiedziała nawet, z kim wywiad robi, po prostu robiła, żeby tytuł się zgadzał i klikalność. I tu chyba Fagata ją nawet przekonała do tego, że z Pauliną, a nie z Lexi przyjechała, więc nawet zabawne. Bo ta mina, którą robi, jak Fagata jakby zapewnia ją, że z Pauliną przyjechała, takie obrzydzenie trochę, nie wiem, jak to można uznać. A powiedz mi w takim razie, co mówisz Paulinie, żeby wygrała tę walkę? Dajesz, Lexi słaba, wygrasz, no, tak ciągle jej mówię. No dobra, to w takim razie... Ej, ona to łyknęła to, że Fagata przyjechała z Pauliną, nie mogę. Ta dziennikarka to jest trochę taki NPC, jakby mam wrażenie, że ktoś jej coś tam plus minus mówi, co ma wiedzieć i tyle, jakby więcej już nie zna się w internecie, przez co właśnie w takie głupoty wierzy. Dajesz jakieś... To co się śmiejesz? Że mnie podpuszczasz? No może trochę. Troszeczkę. A ty jesteś cwaniara, powiem ci, dobrze grasz. No i tutaj by pasował taki żart o pewnym pingwinie polskim, że też dobrze kogoś podpuszczał, ale ja tego nie będę robił, bo to już jest stary żart, trzeba coś nowego wymyślić. Ale już miałaś propozycję, pamiętam filmów dla dorosłych. O Jezu, żeby tylko raz. Ja ostatnio dostałam, Boże, ty w tym bierzesz udział, dostałam maila, żeby jakąś stronę, gdzie pokazuje się stopy założyć i odmówiłam. I to takie sztuczne reagowanie na to, bo Fagata powiedziała, no to ona też nagle reaguje. No cóż, no widać, że była w szkółce twojej 5 minut 2 i jak reagowali na busa, to ona reaguje na totalną jakąś bzdurę, na którą Fagata tam opowiada. Mówiłaś? To jest taka strona, która się... portal, a tak naprawdę... Nie ma nic złego, ale nie wiem. Nie chcę pokazywać. Stóp? Nie. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi stopami. Ja dbam bardzo o swoje stopy. Ja też. Nie no, super, super. No, wybieram jakiś wywiad, żeby sobie z wami pooglądać i te stopy mnie prześladują. Jak to nie w teledyskach, to nagle w wywiadach nawet. Dlatego pewnie podobają się wszystkim, nie? Ja mam bardzo ładne w ogóle stopy. Ja też. Giga konwersacja NPC-tów, nie? Zapraszam na, jak to się nazywa, Only Food? Nieważne, nie będziemy tutaj reklamować Love My Feet. No, typiara ma 2 IQ, no wybaczcie mi, no, bo ta po prawej dostała ofertę, żeby tam sprzedawać zdjęcia swoich stóp za pieniądze, tak? Przyjęła je, na jakiejś tam stronie sprzedaje te swoje zdjęcia, bla, bla, bla. I teraz mówi, że nie będziemy reklamować tej strony, po czym od razu, dosłownie od razu po tym zdaniu mówi jednak, jak się nazywa ta strona.
Jaki tu jest sens? To jest jakbym ja wam teraz powiedział, widzowie, ja nie chcę, żebyście zostawiali suby, ale zostawcie suba. Rozumiecie, no taki sam sens. Ale w sumie cała ta strona nie ma sensu, bo jakby... Kogo interesują na tyle stopy? Serio, jeżeli was na tyle interesują stopy, żeby płacić pieniądze, żeby kogoś stopy oglądać, to ja nie wiem, co w waszym życiu musiało się stać. A, to Love My Feet Moniki, zapraszam. Chciałam cię zapytać, powiedz mi proszę cię, jeżeli chodzi o Zebo, dlaczego on cię tak męczy? Czy ty męczy? Cały czas o tobie mówi. Bo cały czas coś odwala? Bo to jest tak z Fagatą, że albo faktycznie coś robi, że jest powód, żeby nagrać o niej odcinek, albo na przykład dziennikarka, z którą coś robi, mówi żenujące pytania i żenujące, dziwne, cringe'owe teksty 2IQ, to albo jest jeszcze trzecia opcja, czyli że na TikTokach nie mam pomysłu na miniaturkę i tytuł, więc daję Fagatę. Więc to są tylko trzy opcje. A typiara tu mówi, jakby mój cały kanał był dedykowany Fagacie. No jakby okej, okay, może być, żeby przypominać to, co ona zrobiła, żeby każdy dobrze wiedział, wiecie, nowi ludzie się codziennie rodzą, oni dorosną, za te 5 lat powinni pamiętać. Jest we mnie zakochany i mu dam kosza. Dobra, tu też chyba trzeba mieć z 5 IQ, żeby nie zrozumieć, że ona tutaj troluje, jakby nie dała kosza, nie jestem zakochany, ona też raczej tak nie sądzi, po prostu mówi byle co, bo typiara się pyta głupie pytania, to głupio odpowiada Fagata, bo jakby co innego ma odpowiedzieć, no bo wiesz, bo w sumie nie poniosłam konsekwencji zbytnio dużych, jestem jedną z topowych influencerek, w sumie zbudowane to jest wszystko na tym, że wykorzystałam kogoś, jego naiwność i miłość, no to może dlatego nagrywa te odcinki i tak się mnie uczepił, więc odpowiada, że jestem zakochany, dała mi kosza i gitara, a ta dopiero pewnie łyknie, to na 100%. Dałaś mi kosza i dlatego cały czas cię stalkuję, można powiedzieć? Co to za pomówienia, że stalkuję? Tylko patrzę na to, co udostępnia publicznie, więc według mnie to nie jest stalkowanie. Tak, cały czas. Nie daje mi spokoju. Jesteś w prawie każdym jego odcinku, cokolwiek byś nie zrobiła, nawet jak mrugniesz okiem, to też to wszystko jest przez niego omawiane. O to mi chodzi. Ta typiara po prawej, 2 IQ, w ogóle co ona gada? Wiadomo, że nie nagram odcinku o tym, że ona mrugnęła okiem, no musiałaby dwoma mrugnąć, to może wtedy bym 8 minut wykręcił. A ja myślę, że mówił, że twoje oko lewe czy prawe jest bardziej mruga. Ale takie wywiady są potrzebne, takie totalnie bez mózgu wywiady też są potrzebne, bo mamy takiego Kaniowskiego i mamy taką najlepszą polską dziennikarkę i to jest totalna odskocznia, nie? To jest jakbyś poszedł zrobić ten cały food diving, czy jakkolwiek to się nazywa, to co wiecie, resztki ze sklepów, co wyrzucają dobre jedzenie w sumie, wyciągacie i sejecie jakieś tam resztki i robicie sobie obiad z tego, a Kaniowski to jest taka Michelin gwiazdki restauracja, nie? Mówił o tym już? Nie wiem, ale jest zakochany we mnie. Jakby coś, to jest propaganda, widzowie, nie wierzcie im. No nie dziwię się wcale. No, jak można nie być zakochanym w kimś, kto wykorzystał mi... Okej, nie muszę chyba, nie? A nie chcesz tych kompleksów? Nie myślałaś o tym, żeby pracować nad nimi w inny sposób, niż sobie załatwiać tak od ręki? Oczywiście to było tak, że ja robiłam jedną operację, ona się nie powiodła i teraz robiłam jakąś tam poprawkę tej operacji, więc błędem młodości. Błędem to jest to, że teraz powiedziałaś, że jednak robiłaś operację przed tym, a przedtem twierdziła, że to nie jest operacja, tylko zabieg, że i tak doktor kazał mówić. No to trzeba się zdecydować, Fagatko, a nie kręcić. No ale cóż, co się nie zrobi dla pieniędzy, co nie? I zniżki na jakiś zabieg, operacje. Są osoby, których mocno nie lubisz i chciałabyś załatwić w oktagonie? Nie, no to przemoc oprócz nie Zebo. Jest... Przemoc nie, ja muszę, żeby nie miał szans. Przemoc nie jest rozwiązaniem. Nie wiem, teraz się stało modne takie, że wyjaśnimy to w oktagonie. Co wyjaśnimy? Czy nie będziemy gadać w oktagonie? Rozumiecie? Fagata powiedziała coś, co było mądre, bardzo mądre i rozsądne, że konfliktów się nie wyjaśnia w oktagonie, bo to jest po prostu tylko przemoc. Wyjaśnia się słownie, werbalnie. Nie wiem, ogólnie na tym wywiadzie, nie wychodzi mi to przez gardło, ale nie wyjdzie mi. To samo jest w związkach partnerskich. Jeżeli ktoś masz na kogoś wywalone, to tak naprawdę ten ktoś za tobą biega. Czy nie jest tak? Tak. Tutaj oczywiście Fagata na minus, że podczas wywiadu w ogóle nagle wyciąga telefon i korzysta z telefonu, to jest brak szacunku jakikolwiek, nieważne jaki dziennikarz, ale i tak nie powinno się takich rzeczy robić. Ale też typiara nagle stwierdza, że ogólnie to w związkach jest tak, że jak masz na kogoś wywalone na drugą osobę, to nawet spoko, bo wtedy on za tobą lata, super. Kumplujesz się z lekcji, spędzacie razem czas, wychodzicie do knajp, restauracji. Czy faceci wtedy płacą i uważasz, że powinni, czy nie?
Oho, tu jest nawiązanie do tej kontrowersji Lexi ostatniej. Zobaczymy, czy Fagata potrafi czytać jakby cały lud, co o tym wszystkim myślało, co Lexi mówiła i czy normalnie się wypowie, czy będzie bad. Ci powiem, jak ja uważam. Jak ja chodzę z Lexi, to chodzimy same bez facetów i my płacimy na spółę. Okej. Okay. Bardzo dobrze, ja też tak robię z moimi koleżankami, a jak idziesz z facetem, to oczekujesz, żeby płacił za rachunek? To wszystko zależy od tego, kto kogo zaprosi i jak ta sytuacja po prostu wygląda. Wow, no. Fagata tutaj znów wydaje się na normalną. To jest, widzowie, cykl Fagaty. Ja już pokazywałem, tutaj macie cykl Fagaty. Teraz jesteśmy gdzieś tutaj na środku, że już prawie taka normalna jest, w sensie udaje normalną, ale spokojnie, zobaczymy, czy cykl znów będzie się odnawiał. Wiesz co, moje zdanie jest takie, jeżeli ja idę z facetem do restauracji, oczywiście wyciągam kartę, wyciągam portfel, ale jeżeli facet nie zapłaci, to dla mnie jest to takie, no powiem ci, średnie, takie mało męskie. I... Aha, męskie jest płacenie za kobietę. Ja nie wiem, czy to kwestia dziennikarki, przez to może Fagata wydaje się na normalną, po prostu... Ta najlepsza dziennikarka właśnie takie poglądy ma dziwne. Jeżeli chciałabym na przykład umówić się na kolację z facetem, a kolacja już jest w jakiś sposób zobowiązująca, i miałabym płacić sama, no to wtedy chyba bym wolała pójść z dziewczyną na kolację. Bracie, ona nawet mówi... W momencie, gdy Fagata nawet widać, że tak czuje się niekomfortowo do końca z tym, co ty mówisz, totalnie się nie zgadza i robi taką minę, dobrą minę do złej gry, to ewidentnie coś jest źle. Nie uważasz? Kto woli. Ja się czasami spotykałam z chłopakami, od których czułam takie, że chcieli mnie naciągnąć na pieniądze. Nie, no nie. I wtedy było tak niezręcznie. Nie, no przecież to tylko ty możesz naciągać na pieniądze. Ej, to się... No okej. Okay. To się nigdy nie postarzeje. No to już powiem ci, że chyba faceci wyginęli, to już dinozaury nie ma chyba już facetów na tym świecie. Kochana, nie zawracam ci już w takim razie głowy. Bo zawsze się mówi o kryzysie średniego wieku dla facetów, a kobiety też taki mają, bo chyba właśnie jakiś zauważyłem. Nie wiem, jako osoba, która bardzo wierzy w to, żeby każdy po prostu był równo traktowany i tyle, to takie rzeczy jakoś tak mnie obrzydzają trochę do tej drugiej osoby. Dlatego może Fagata wyświetle jej nawet dobrze wypadła, więc gratuluję. Zobaczymy, na ile to jest szczere, na ile nie. To na pewno to czas pokaże na 100%, za każdym razem pokazywał. Teraz też zobaczymy. Jeśli nam widzowie, oglądacie do końca, zostawcie lajka i subaj, na razie.